I witam was wszystkich serdecznie, serdecznie wszyscy się cieszą z naszego powrotu do Asesyna, gdzie wracamy do głównej misji. Do głównej misji i kontynuujemy. Ho-ho! Hehem. Dobra, płyniemy do misji głównej. Chcę ją zrobić, nie mam ochoty na tą misję. Wiem, miałem robić znajdźki, ale... Tak, żeby cały was, cały czas stymulować coś, że coś się dzieje. Ale krzyż na swoim maszcie. Dobra, dobra, ja tu na razie lecę na misję. Spokojna głowa. Ole, tu jest rzeczy do zrobienia. Ja pierdzielę, ta wyspa, czy to miejsce, to jest wioska, miasto, co to jest? Czy to jest wszystko razem? Ja pierdzielę, ogromne. Nie sądziłem, nie? No, przy okazji możemy już coś pozbierać. Znajdźki, znajdźki. Ja słyszałem, że w Valhalla jest strasznie dużo tego na kilkadziesiąt entych godzin. Plus 5 surowców ze statków, 10 dochodów za renowację. No i to jest piękne. Czyli co teraz mi się zwiększyła? Ta, 3100 mam. So, Colonel, it seems my life is an open book to you. Men from my regiment found you delirious and half drowned. I did not know who you were. But what you were was obvious. I brought you to the Finnegans for care. Their late son was one of our order. Master Johnson was furious. It was a risk, but I suspected you might have left your brothers behind. Colonel, the manuscript, why return it to me? Because, Master Cormac, you earned my trust. It could not be in better hands. Respectfully, sir, I'm more of a target than you now. Gentlemen, Kisigawase is rallying to storm Albany. His allies threaten a friendly Oneida village, and French troops have already entered our territory. Might be able to delay the French and help the Oneida. We will ready the defenses in Albany. Czy już mi ufają? We are to defeat Kisigawase and his allies. I need to help the Oneida and see what I can do about the French. Dotrzyj do wioski Indian. Dobra, mamy piękną misję tutaj, myślę. Ale potem wracamy do znajdziek i lokacji. Captain Cormac, sir, not to pry, but would you happen to know if Kisigawase has any weaknesses? He hasn't any. He was a scout and mercenary long before he joined the assassins. May Lady Luck be with you then. My own luck. Exerts a certain amount of control over the army, or part of it anyway. But we'll need both the soldiers and their native allies if we're to set up a proper defense against Kisigawase. Kisigawase has allies in every tribe that sided with the French, as well as many others. Trappers, hunters, scouts. We'll need all the help we can muster. Da. Będziemy... Ciekawe, czy... Ja czuję, że gra się skończy po prostu, kiedy zapolujemy na wszystkich. Słuchajcie, nie z tej strony, żebym podszedł i teraz nie mogę tu wejść. A to wygląda jak przejście. Ale jestem podjarany tą gierką, ja pierdzielę. Słyszałem, że to nawet nie jest jakiś taki pełny asasyn, dopiero później są pełny. Czy Syndicate, czy tam Unity. To jest taki, wiecie, pomiędzy. Stay alert, men.
What's in the cave? Tu jest gdzieś skrzynka. To wyglądało jak troszeczkę jak mgła i nie wiedziałem, czy skoczyć na pewno tutaj. Jesteśmy tu, to sobie weźmy, nie? Przy misji. To powrót na górę już jest niemożliwy. Musimy płynąć z rzeką. Bezpiecznie, ja muszę teraz się tam do góry dostać z powrotem jakoś. Nie tak miałeś co zrobić. How do I get into that? Oh, men. Hey. What? Ah! Nie, nie miałeś tak tego zrobić. W ogóle nie tą strzałą strzelałem chyba. A i zła strzała się odpaliła. Aj. Keep it sharp for adults. Kurde chłopy, nie mordujcie mi typów. Thank you.
No, trochę słabo mi to wyszło. Cała ta wasza... ta obrona was, że zabili was kilku. Dziwnie, że to asesyni robią coś takiego, nie? Trochę pokazuje to też drugą stronę konfliktu, nie? As we hold the old woman hostage, these Oneida will not help the English. My most humble. Dobra, udało się jakkolwiek. Venerable one. My name is Shea Patrick Cormick. I am a friend. A friend indeed. You have the gratitude of my people, Shea Patrick Cormick. For as long as you shall walk this earth, you will have a place here among us. My thanks. It is I who thank you, young man. Would you be so kind as to walk with me? I am called Oneida. There is a legend among my people. It tells of how the land under our feet was born, and how good and evil came into this world. The Sky Woman scattered her wisdom throughout our land. If you follow her path, you shall learn the true history of our people. No właśnie, mamy te znaki. And perhaps even uncover the reward locked within this cave. If you are the hero I believe you to be. You honor me. Venerable one. No i co teraz? Dobrze, gra się zepsuła. Dobra, punkt kontrolny, bo coś się popsuło. I am called Oneida. There is a legend among my people. To też wiemy. It tells of how the land under our feet was born, and how good and evil came into this world. The Sky Woman scattered her wisdom throughout our land. If you follow her path, you shall learn the true history of our people, and perhaps even uncover the reward locked within this cave. If you are the hero I believe you to be. You honor me. Venerable one. It is you who honor us, Shea Patrick Cormack. Farewell.
Okej, okay, indyjski słup. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, już mamy to, w końcu zadziałało, nie? Tu są rzeczy, może po drodze je od razu weźmy. Albo nie, później je tu. Tak tu będzie musimy wrócić, nie? I tak tu musimy wrócić, więc. Ale widzicie, kolejna rzecz, której nie mieliśmy, czyli słupy indyjskie do zdobycia, żeby zdobyć jakąś zbroję ciekawą. To zarzucają nam tylko więcej zabawy. Nie. Nie przejdziemy. Cholera jasna, żem skoczył. Tam miałem skok wiary do zrobienia, ale może tutaj coś też się znajdzie. No, dokładnie. Przeprawmy się przez rzekę. Nie, bo to się nie udało, bo kurde, ich było za dużo tam. Ja muszę tą flagę zdobyć szybko. Gdzie jest kula? Jest kula, dobra. Co tam się dzieje? Le capitaine est un imbécile. Personne ne va s'en tirer vivant. The officers are insane. They want us dead is what they want. I trust you will see reason before the day ends. This is a bloody massacre. I would desert if there was any word to it. Dobra, mamy to. Three cheers for the captain. Our might. Three cheers for the captain. No i pięknie, to mi się podoba. Tu też jest dużo do zrobienia, jak wszędzie. No i misja zrobiona, no i pięknie. Ta, polećmy sobie może tutaj. Z punktu do zsynchronizowania. Nowy Jork, północny Atlantyk, dolina rzeki.
czekajcie, bo muszę usiąść sobie. Musimy wejść jakoś tam na górę, za strumyk. Ale się teren trafił, co? Dobra, tamtąd trzeba przejść, ale tam widzę, że coś jest. Jak tam się dostać? Bardzo ciężki teren tutaj jest, górski. Normalnie Assassin trójeczkę. Bardzo ciężkie górskie tereny, naprawdę mogę to powiedzieć szczerze. Przyznacie mi chyba rację. Wskoczymy tutaj, tak? No nie, nie wskoczymy tutaj? Ja pierdzielę, powiem wam, że straszny teren, jeżeli chodzi o nawigację. Musimy tam i tak na szczyt wejść, żeby tę górę zdobyć. Wejść na górę, tamtędy się da. Dobra, nie tędy. To będzie ciężko się poruszać, naprawdę. Tam się coś zaświeciło mi. A, tutaj to jest. Tak myślę, gdzie ta góra była. To jest... Czy to jest ta skrzynia ze skrzynią? Ta, mi się pokręciło już. A tam się malowidło pokazuje. No, ale nie widzę tu żadnego wejścia. Może u góry będzie. Czuję, że zdobycie tych wszystkich słupków będzie trudne, naprawdę trudne. Zobaczcie, jak tutaj ciężko znaleźć go. No to nieźle, żeśmy polecieli.
Tam widzę przejście. Co tu za zwierzaki są w ogóle? Baribal. Nie wiem, co to jest Baribal. Wygląda jak niedźwiadek, taki malutki. Dobra, nie wiedziałem, czy to są krzaki, czy nie, bo tak to wyglądało przyciemnione i nie chciałem ryzykować, nie? Ale skoczył, jakkolwiek. No i niedźwiadek. Bank jest zapełniony w ogóle. To jest niżej, to jest wyżej. Czekajcie, bo do tamtego nie mogę stąd podejść, nie. A wyszedłem. Czekajcie, czekajcie. A może jednak mogę? Czekajcie, najpierw tu jest jaskinia do zdobycia. No, tak myślałem, że nie chcę tutaj trzy razy wracać. Początek. Na pewno to. To musi być dobrze połączone. Mamy to? Proste to jest do góry. Robimy górę i dół i wtedy mamy wszystko, nie? Już znaleźliśmy takie coś. Jakbym go nie trafił, to by była jazda, nie? Tu jest jeszcze, patrzcie. Możemy się tepnąć tak, przeskoczyć przez rzekę. Będzie szybciej, no, będzie o wiele szybciej. I tam jeszcze jest ulepszenie, więc świetnie. Trzeba będzie do banku podejść, ja wiem. Niewiele jak niewiele, ale zawsze.
Dobra. Tutaj będzie gdzieś wejście na górę. Została nam tylko renowacja. A mamy tyle żelaza? 17, dobra, fajnie. Fajnie jakby dało się kupować też surowce, bo pieniędzmi nie mamy takich problemów. Dobra, to jest buda zabita dechami. Dobra, nie jest chociaż zabita dechami już, nie? I to wygląda lepiej troszeczkę. Zawsze. Dobra, ja skoczę sobie do statku. $9000 hajsu. Nieźle. Tu zakończymy odcinek. Ja was żegnam. No i co? Do zobaczenia, do kolejnych. Cześć!